Cześć moi drodzy, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję słuchawek firmy CM Storm. Jest to model Pulse R. Słuchawki te kosztują około 280 zł i należą do serii gamingowej aluminium. Oczywiście seria ta wyróżnia się tym, iż urządzenia posiadają w sobie takie aluminiowe wstawki. Mieliśmy okazję podziwiać także myszkę i klawiaturę z tej serii. Jeśli chodzi o same słuchawki, są one dość lekkie. Naprawdę fajnie dopasowują się do użytkownika dzięki grubej gąbce tutaj i fajnie wyścielanym nausznikom. Sam kształt tych muszli także jest dopasowany do ucha, tak więc zakrywają całe uszy i nie cisną. To jest ich duży plus, wygoda przede wszystkim. Po drugie, co mi się w nich spodobało, bardzo fajnie pracują. Chodzi o to, że po prostu nie skrzypią. Wyginają się tylko troszeczkę i mamy taki dźwięk pojawiający się tutaj, kiedy plastik wadzi o plastik, ale to jest akurat normalne. Natomiast nie ma żadnego skrzypienia, jakichś dziwnych dźwięków wydawanych podczas użytkowania, zakładania, zdejmowania. Regulację mamy taką rozsuwaną po prostu na pałąku. Mogą się rozciągnąć naprawdę dość dużo, dlatego dopasują się zapewne do każdego gracza. Jeśli ciekawią Was parametry techniczne, to zapraszam do pełnej recenzji tekstowej. Tam są wszystkie bardzo dokładnie opisane. Już tutaj drugi raz nie będę przytaczał tego samego, co w rozpakowaniu. Natomiast powiem Wam jeszcze o takich cechach charakterystycznych. Przede wszystkim słuchawki bardzo ładnie wykonane. U góry mamy matowy plastik, napis CM Storm. Tutaj mamy stal. Natomiast po bokach mamy aluminium. Jedna wkładka ma logo CM Storma. Z drugiej strony mamy napis CM Storm. Możemy te elementy odkręcić, je sobie zdjąć. Prawdopodobnie będzie możliwość zamówienia takich elementów z jakimś własnym logo, z własnym napisem. Jeśli coś takiego będzie, dowiecie się o tym, powiadomię Was o tym na naszym Facebooku lub na forum. Jak widzicie, słuchawki też mają takie delikatne podświetlenie tutaj w środku. Bardzo subtelne, ledwo widoczne i także mikrofon jest podświetlany, jeśli jest włączony. Jeśli go wyłączymy, moi drodzy, to nam gaśnie, dlatego też wiemy, że mikrofon pracuje lub nie. Zobaczcie, mamy też na kablu taki pilot. Jest tutaj włącznik, mikrofonu. Jest też taka lampka sygnalizująca pracę urządzenia. I taki suwaczek, którym regulujemy głośność. Powiem Wam, że pierwszy raz spotkałem się z takim rozwiązaniem. Na ogół były to jakieś pokrętełka. Tutaj mamy suwaczek, który pracuje z takim lekkim oporem. I naprawdę ta regulacja jest dość intuicyjna, ponieważ przesuwamy leciutko i w słuchawkach dźwięk się zwiększa dość znacznie. Dlatego jak się troszkę do tego przyzwyczajimy, działa to w praktyce naprawdę bardzo fajnie. Jeśli chodzi o sam wygląd tego pilota, też jest moim zdaniem fajny. To co prawda już nie jest aluminium, tylko plastik udający aluminium. Sam kabel mamy w oplocie. Za chwilkę zobaczycie też jego drugi koniec. Natomiast przejdźmy jeszcze na chwilkę do mikrofonu. Jak widzicie, mikrofon wygina się. Ma to taki elastyczny przegub. Sam mikrofon, no powiedzmy szczerze, usłyszycie to sobie za chwilę też w teście mikrofonu, jest jak to w słuchawkach, czyli mikrofon bardziej podstawowy do komunikacji w grach, do komunikacji na Skype'ie. Rewelacji nie robi, nie jest to mikrofon studyjny, nie da się przy jego pomocy nagrywać na przykład recenzji, gdyż będą troszkę zaszumione, troszkę niewyraźne. Natomiast jak mówię, do komunikacji wystarczy. Sam mikrofon, zobaczcie, bez problemu możemy wyczepić. Na wtyku mini jack go mamy i mamy tutaj aluminiową wstawkę. Tak więc jeśli go nie używamy, możemy go odczepić, ponieważ on obraca nam się tylko tutaj na boki. Nie możemy go podnieść do góry czy coś takiego, żeby nie przeszkadzał. Dlatego jeśli nie jest potrzebny, po prostu go odczepiamy. Druga rzecz, mamy też odczepiany kabel. Zobaczcie. Wtyczka mini USB i mamy kabelek. Ok, obiecałem Wam pokazanie całego kabla, więc oto on. Pilot wtyk mini USB, którym podłączamy do słuchawek. Kabel ma w sumie 3 metry. Możemy go sobie uporządkować jakąś opaską, jeśli chcemy. Natomiast końcówki wyglądają tak. Mamy wtyk do słuchawek i do mikrofonu. Oznaczone są kropeczkami. Zielona słuchawki, czerwona mikrofon. Mamy też takie małe logo CM Storma. Napis po boku CM Storm. Fajne wtyczki, bardzo fajnie wyglądają. Nie są pozłacane, ale nie jest to oczywiście wymagane. I wtyczka USB.
Wyjaśniam tutaj, iż wtyczka USB służy tylko i wyłącznie do zasilenia podświetlenia tych słuchawek, czyli tutaj w tych muszlach, i do zasilenia mikrofonu. Nie jest to żadna wbudowana karta dźwiękowa USB, nic takiego. Po prostu, jeśli chcemy, żeby świeciły, podłączamy sobie jeszcze ten wtyk USB. Jeśli nie chcemy, możemy to sobie spiąć z kablem, nie używać. Mamy pełną swobodę w tym temacie. Więc moi drodzy, co jeśli chodzi o wrażenia z odsłuchiwania muzyki z gier. Opisałem to pełniej także w recenzji tekstowej na wideotesty.pl. Zachęcam Was do wchodzenia do tej recenzji, generalnie do każdych, ponieważ zawsze czy ja, czy chłopaki, Dawid i inni piszemy dość długie recenzje tekstowe do każdego filmiku. Tam są także zdjęcia, dokładne sprzętów i możecie tam na spokojnie sobie wszystko wyczytać. Co Wam umknęło w filmie, na pewno doczytacie sobie w tych recenzjach. Naprawdę warto tam wchodzić. Są tam na ogół wszystkie informacje podawane w naszych filmach, plus jeszcze wiele, wiele więcej. Tak więc zachęcam. No dobrze, ale obiecałem, że Wam troszeczkę powiem. Tak więc przede wszystkim, co mi się podoba w tych słuchawkach. Oczywiście jest to kwestia indywidualna, bo nie każdemu to może się podobać, ale mają naprawdę fajne, mocne basy. Więc jeśli ktoś z Was lubi takie soczyste, mocne, sączące się basy ze słuchawek, te słuchawki na pewno będą mu odpowiadały. Są dobre jak najbardziej do słuchania muzyki. Jeśli lubicie takie klimaty, gdzie w utworach jest dużo basu, to będą to słuchawki odpowiednie. W grach również się sprawdzają, ponieważ dzięki temu basowi bardzo dobrze słychać wszelkiego rodzaju strzały, eksplozje i inne takie głośne wydarzenia. Też przydaje się to w lokalizowaniu wrogów, po prostu w grach FPS. Jeśli chodzi o tony średnie i wysokie, no to jest na takim poziomie dość przyzwoitym, ale jednocześnie bym powiedział, że przeciętnym. Są to słuchawki grające całkiem dobrze, ale po prostu daleko im jeszcze do słuchawek typowo audio, ponieważ są to słuchawki dla graczy i też mają się w tym temacie jak najlepiej sprawdzać. Zapraszam Was teraz na test mikrofonu słuchawek CM Storm Pulse R. W tej chwili słyszycie jeszcze dźwięk płynący z kamery wideo. Za chwilę usłyszycie już wpleciony w film wprost tego mikrofonu. Ok, moi drodzy, w tej chwili dźwięk wydobywa się już z tego mikrofonu z słuchawek CM Storm Pulse R. Możecie ocenić jakość dźwięku. Czy wystarczy on bez problemu do komunikacji w grach online, czy nada się także do nagrywania np. poradników pulpitowych. Oceńcie i posłuchajcie. Moi drodzy, jeszcze kilka słów odnośnie komfortu użytkowania tych słuchawek. Pod tym względem nie mam zastrzeżeń, ponieważ dopasowują się do użytkownika naprawdę nieźle. Górny pałąk nie ciśnie dzięki dużej miękkiej gąbeczce, natomiast nauszniki również są fajnie dopasowane. Słuchawki też całkiem dobrze izolują dźwięki otoczenia. Dzięki temu możemy w spokoju skupić się na słuchaniu muzyki czy na grze. Więc jeśli chodzi o ogólny komfort i dopasowanie słuchawek do użytkownika, jest naprawdę w porządku. Tak więc podsumowując, moi drodzy, CM Storm Pulse R. Moja ocena tych słuchawek jest całkiem przyzwoita, ponieważ nie kosztują aż tak dużo, w granicach 300 zł, można je kupić za 250-260. Wykonane są porządnie, mają aluminiowe wstawki, są wygodne, są w miarę lekkie, można w nich bez problemu grać kilka godzin. Dobrze dopasowują się do uszu, nie cisną głowy, dźwięk wydobywający się z nich jest przyzwoity, a też bardzo akcentowany jest bas. Dlatego jeśli spodobała Wam się cała seria aluminium firmy CM Storm, czyli myszka Reaper oraz klawiatura Mech, która też tutaj leży, to takie słuchawki, myślę, będą też pozycją obowiązkową. Natomiast jeśli po prostu słuchacie fajnych słuchawek o dość nietypowym kształcie, które grają przyzwoicie, a jednocześnie nie kosztują 500, 800 czy 1000 zł, też myślę, że jest to ciekawa propozycja. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i zapraszam również po raz już kolejny do wchodzenia na pełną recenzję, na recenzję tekstową, a także do wchodzenia na nasze forum, zadawania pytań, dyskutowania. Dzięki, pozdrawiam Was, cześć!